Mój pierwszy komputer to był PC, którego kompletnie nie pamiętam. To znaczy specyfikacja była coś w rodzaju 500 mega dysku w ogóle twardego. Pamiętam, że dostaliśmy to na święta i byliśmy w szoku, jak to pięknie w ogóle wygląda. Ja się cieszyłem, że mogę zobaczyć wspaniały kolorowy pulpit. Jak ustawiłem pierwszy raz tapetę, na której była jakaś planeta z kraterami, to dla mnie było w ogóle coś niesamowitego. Ale też trzeba pamiętać, no mieliśmy wtedy może 8-9 lat. Już pamiętam swój pierwszy komputer, a teraz ktoś mnie spyta, ile ja mam RAM, cokolwiek nie wiem. To jest może jakaś choroba już. Dude, I always had a shitty PC. Nie wiem, ja nie wiem nic o komputerze, który mam teraz, a wtedy wiedziałem wszystko i pamiętam to do dziś. 4 giga, 4,3 giga dysk, 32 mega RAMu. Like at some point I had some Pentium 2. Celeron 300A. Of course before that I had like, I believe 486. I grafika była jakaś 8-megabajtowa, jakiś SIS, coś takiego. I pamiętam, jak przyszedł jakiś taki typ, matka go z pracy wzięła, żeby tam ten komputer poskładał, bo ja tam się nie znałem w ogóle. I się, jeszcze pamiętam, że się zapytał, a czy ten dopalacz ma być? Teraz dopalacze młodzież kojarzy raczej z takimi, wiesz, z innymi środkami, zastępczymi dla narkotyków, natomiast kiedyś to była karta grafiki, akcelerator grafiki. Ja powiedziałem, że nie, bo to jest do nauki. No i tym niestety sobie przekopałem. To było takie piękne cudo, które montowałeś w swoim komputerze i powodowało, że grafika nagle potrafiła być trójwymiarowa. Pamiętam właśnie reakcję mojej mamy, która przeszła, spojrzała, oglądać jakiś film i po prostu, no nie mama, to gra jest, to nie żaden film, to gra. Pamiętam przeskok, jak dołożyłem 32 mega RAMu i miałem 64 i pamiętam ten przeskok, że niektóre gry zaczęły nagle dosyć, że fajnie wyglądać, to jeszcze w ogóle przestały ciąć. Pierwszą grą, jaką tam odpaliliśmy, to było Age of Empire 1, z siostrą odpaliliśmy to demo i graliśmy w to, tam jakieś słonie, coś, przecież taki zapach nowego komputera był w pokoju. The black box came to my life, you know, like by itself. I wanted the Game Boy by seeing the advertisements and the TV. Yes, this is what I wanted. But I think the instant moment did not happen when the guy dropped to the dungeon. My friend's father was playing Prince of Persia and I was totally taken by that. On the, you know, you go to the left side and you get the sort I think that was the time I said, yeah, I want more of this. More of this action going, yeah. Pierwsze gry, które zainstalowałem, no to były jakieś takie platformówki albo logiczne rzeczy w stylu Boulder Dasha na przykład. Boulder Dash? To jest gra, to jest takie moje pierwsze świadome wspomnienie w ogóle, że ja widziałem jakąś grę na ekranie. Pamiętam, że tam się kopało tunele, zbierało się jakieś właśnie diamenty. To prawdopodobnie było na Politechnice Krakowskiej, myślę, że tam pracował i tam był komputer. Nie wiem, czy to było 386 czy 486. No to wiadomo, na 48 w ogóle było dużo gier. Może nie jakoś bardzo dużo, ale było dużo gier w tym okresie. I to były takie tytuły jak Duke Nukem, nie Nukem, jedynka, jeszcze nie 3D, gdzie można było powiększyć kurczaka i łapało się balony za 10 tysięcy punktów. Biomenes, przyrodnim bratem Forge'a z X-Menów, strzelającym do różowych pączków i dinozaura Denvera. I chyba na tej samej dyskietce były dwa top-down shootery, taki jak Major Striker, diabelnie trudny Risky Woods, chociaż nie pamiętam, czemu odpalało się to jako Diabły Exe. Był jeszcze Halloween Harry, czyli trochę bardziej udoskonalony graficznie Duke Nukem platformówkowy, gdzie spalano zombiaków na złotówki, a później wydawało się je w automatach na paliwo. Pierwsze komputery to również pierwsze doświadczenia z grami pudełkowymi i nierozłączne karty dźwiękowe. Jedni mieli Adliby, był obóz Rolandowy, a u nas królował Sound Blaster 16. A że jeszcze nie było żadnych playerów online, gdy chcieliśmy usłyszeć jakąś ulubioną nutę z gry, to zostawialiśmy włączone w pętli menu gry, albo zatrzymywaliśmy się na początku ulubionej planszy i słuchaliśmy właśnie tych cyfrowych dzieł sztuki. Do naszych ulubionych należy oczywiście Raptor. Zręcznościówka typu shoot'em up, gdzie wcielaliśmy się w rolę pilota najemnika i mieliśmy do wyboru potężny arsenał broni. Całość tego arsenału kupowaliśmy między misjami u jednookiego Harolda, na którego my w domu wołaliśmy sklep u Sagata. And there's also James like Jeff Jackrabbit.
I don't know why it ended up in my PC. It's just so much fun, so vibrant, so colorful. Ciekawostką z Jazzem jest to, że on był ukrytą postacią w innym moim ulubionym shareware'ze, czyli One Must Fall 2097. To był taki robot combat z generałem Deimosem i ekipą Voltrona. Oprócz shareware'ów mieliśmy też dyskietki demonstracyjne, których było troszkę więcej, i te gościły na naszym rewelacyjnym 486DX2, a były tam takie gry jak... Who would do a terrible thing like this? Eats those punks in the mailroom! Lotus 3 The Ultimate Challenge z rewelacyjną ścieżką dźwiękową i z pierwszą możliwością wyboru automatycznej lub manualnej skrzyni w grach samochodowych. I think adventure gaming was something, you know, something very interesting. The most striking two games from that time was Ace Ventura and of course the Monkey Island, you know, because I liked Guybrush. I think the most significant adventure game I ever played was Grim Fandango. I think it was 98. It was like the celebration of Day of the Dead. Since I really didn't get to celebrate the festival this year, I think I'm entitled to a little pan de muertos. And you know, you learn by playing it, you know, what is it about. The living still give me the creeps. Significant names, significant characters. Manny Calavera. Hey, get out of there, Calavera. The way that he, you know, just opens it up with his scythe. Nice bathrobe. And it says, my scythe, I would like to keep it next to where my heart used to be. I remember that if you had the CD of Grim Fandango, you could play it in your, you know, Discman or something. And, you know, I believe the number 5 or 4th track was Compañeros. Domino. Yeah, I know. I found your name on some comic books in the desk. Look out below. How am I supposed to make premium sales with the scumbag clients you're sending me? Hey! Server's down again. What else is new? Etap shareware'owy domknęło wydanie numer 21 Secret Service. Tu na okładce widniała tajemnicza ikona dyskietki z wersją demonstracyjną gry Ten Agent. I takim sposobem po raz pierwszy wcieliłem się w Marka Hoppera, agenta z przypadku, który zostaje zwerbowany do infiltracji twierdzy niejakiego Jana Ciągwy. To Ciągwa. Być może była to kwestia genialnych tekstów. Tak, mogę to nagrać i straszyć tym koty. Jak dla mnie ponadczasowej estetyki, poczucia humoru, trudności zadań, czy może sama postać Marka, który był gościem w bejsbolówce, w bluzie z kapturem, który sprytem pokonywał najtrudniejsze łamigłówki, albo... Dobrze, że zawsze cisnąłem mamę o spodnie z dużymi kieszeniami, he? Jak zwykle wyjątkowa ścieżka dźwiękowa. Ej ty, popuść co? Ale jeszcze taką jedną grą pecetową, którą pamiętam i zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Była taka gra, nazywa się Stunts. To są wyścigi, jeździło się samochodem, się jeździło po takich szalonych trasach, żeby jakieś kołowrotki i tak dalej. Ta gra zapadła mi pamięć z tego względu, że można było swoje trasy robić. Ja spędziłem dużo czasu jako dziecko i robiłem te trasy i można było zaprojektować trasy i później na niej pojechać. To genialne było. Ze Stuntsów, w którym można było projektować swoje trasy. Robiłem to samo, bo na przykład w Doomie można było robić swoje mapy i robiliśmy z bratem mapy, tam był taki builder. Na split screenie była taka polska gra Target. Tam była pierwsza gra, gdzie ja w ogóle Kałasza zobaczyłem. Że ja, Kałasz, taki prawdziwy. W starych grach wszystkie bronie to były jakieś kosmiczne cuda albo jakieś takie fantastyczne. Natomiast tam po raz pierwszy to się pojawił ten Kałasz. Pamiętam, że była możliwość na przykład zabijania ludzi, ja siostrę tym zabijałem. Że goniłeś kogoś samochodzikiem takim zdalnie sterowanym. Normalnie gra FPP i goniłeś drugą osobę zdalnie sterowanym samochodzikiem, który mogłeś wysadzić.
To ja tak miałem, słuchaj, z Rise of the Triad. To była pierwsza gra, w której chyba było celowanie góra-dół i było wielopoziomowe granie. I to był przełom. Miałeś przeciwników na różnych poziomach. Miałeś bronię, których miałeś chociażby wyrzutnie rakiet, która podpalała przeciwników. Miałeś wyrzutnię, która była samonaprowadzająca się. Miałeś tego szmajsera niemieckiego, który tłukł lewo i prawo, bo to był planowany sequel Wolfensteina, z którego nic nie wyszło. Mam starszego brata, który mi zawsze kopał dupę, za przeproszeniem, więc zawsze przegrywałem, ale to jest moje pierwsze wspomnienie. Duke Nukem. I to było granie z moim bratem na dwóch kompach, na dwóch połączonych maszynach. Tak samo chyba pamiętam Duke'a 3D, bo tam było chyba kino, do którego się przychodziło. Tam nie pamiętam, czy płaciło kasę komuś czy coś. W każdym razie były nagie laski chyba na ekranie telewizora. Chyba to był też jeden z tych momentów, gdzie się przychodziło do kolegi, żeby zobaczyć, jak się gra. A oczywiście się nie... No, muszę ci coś pokazać, bo tam jest nagie laska. Można było się do pisuaru zapłacić stripteaserce za pokazanie. Shake it, baby. Była to również jedna z pierwszych strzelanek, w które czasem graliśmy z kolegami po sieci LAN. Don't have time to play with myself. Granie na LANie to chyba takie najwcześniejsze moje wspomnienie, co lata... Druga połowa lat 90. wiesz, mój brat dostał swój własny pokój, w każdym były komputery, no to pierwsza myśl, dobra, no to w końcu możemy zagrać razem, tak? Zatem wystarczyło 20 metrów tam kabla koncentrycznego, czy tam internetowego, dwa podpięte komputery, wewnętrzna sieć LANowa, no i po kolei Unreal Tournament, Jedi Outcast, którego pamiętam, że bardzo mocno się zagrywaliśmy. Szczególnie na tym kodzie, który umożliwiał ci odcinanie kończyn, bo to było super. Mówmy się, no jak masz mieć świetny, to musisz coś uciąć w końcu. No oczywiście Aliens vs Predator, który go uwielbiałem i nienawidziłem jednocześnie, bo mój brat uwielbiał mnie straszyć. Nie ukrywam, że granie Marinesem to był ten moment, kiedy ja miałem najwyższy poziom stresu. To ciągłe pulsowanie i przyglądanie się temu, gdzie są obcy, gdzie są po prostu przeciwnicy. Granie obcym nie sprawiało mi aż tyle frajdy. To było całe ważenie po ścianach i walenie ogonem, czy tam pazurami, to chyba mniej. No ale w końcu masz okazję wcielić się w Predatora, czyli najbardziej doświadczonego łowcę, który jest na tej planecie. Granie w tą grę wywoływało u mnie naprawdę takie duże poczucie dyskomfortu. Więc grałem to przez chwilę tylko u kumpla. W pewnym momencie kumpel tak powiedział: ty, a może ci po prostu pożyczę tą grę? Ja się tak zarzekłem: nie, wiesz, to fajnie się razem przechodzi. Zupełnie nie mam potrzeby, samemu to kiepska zabawa. A dla mnie to jest trauma do tej pory, mimo już 34 lat na karku, jak oglądam obcego, to zazwyczaj go oglądam przy zapalonym świetle. Ja to u ciebie widziałem, gdzie grałem, też tą grą pamiętam. I że przed tym filmem oglądaliśmy, się go bałem, ale generalnie ten film to uwielbiam do dzisiaj, jest fenomenalny. I gra też jest super. Jedynka i dwójka. Dwójkę chyba przeszedłem nawet. Chyba Predatory. Jedynka była sztucznie podniesiona, był sztucznie podniesiony poziom trudności poprzez tam zablokowanie możliwości saveowania, nie? W obrębie chyba tam misji. Początki multiplayera moje nie były na LANie de facto, tylko były po innym porcie. O ile ja dobrze pamiętam, to był port w ogóle pod ten sam lub podobny, który był wykorzystywany do podłączania drukarki. My stworzyliśmy LAN z Miłoszem, właśnie dwie osoby, ale chyba Miłosz był pierwszy i to było jeszcze po tym kablu antenowym, gdy nie było skrętki. I tak pierwsze próby to było po chamsku, bo tam było trzeba trójnik dać, terminator i ten kabel. I ten kabel szedł przez klatkę schodową, że drzwi były otwarte i pomiędzy schodami normalnie przez tą dziurę szedł kabel. I graliśmy chyba, nie pamiętam, o takich mechach gra. Ona w C-Action była za darmo, nie wiem, jak to się nazywało. Szogo, 100% to, no. Tylko, że Miłosz dostawał straszny baty dostawał i nie chciał ze mną w to grać dłużej niż dwie rundy.
StarCrafta grałem z moim bratem Polanie też. Multiplayer StarCraftowy jest genialny. Fajnie jest bilans w tej grze, bo masz trzy rasy, która ma, każda z nich ma inną, trzeba mieć inną strategię. Z Zergami zawsze grałem, czyli Zergrasz, jak i zawsze to jest mój go-to strategia. Playing Zergs, even Zerg in Rush, before they nerfed the spawning pool cost, I believe they added some more Vespine gas to it. Swarming Hydralisks. Reaver dropping just behind SCVs. The Dark Templar slashing your workers. Jak miałem 8 lat, co miałem rękę prawą, nie lewą. W ogóle nie interesowało mnie to, na przykład, że nie będę mógł pójść do szkoły czy coś. Tylko moje pierwsze pytanie było, czy będę mógł grać w Warcrafta dwójkę. Bo jako byłem na takim etapie, że grałem w niego codziennie w kampanię i generalnie też, właśnie Polanie, czy tam po multiplayerze. I pamiętam, że na szczęście miałem takie złamanie, że mogłem operować palcami i tam, jak ktoś grał w Warcrafta, czy w StarCrafta, czy kurykolwiek RTS Blizzarda, to wie, że są skróty klawiszowe pod konkretne komendy dla jednostek. Więc pamiętam, że miałem zrobioną podpórkę na gips, żeby mógł te komendy, na przykład skończyć A, żeby nacisnąć, wysłać jednostki do ataku i tak dalej, więc moje wspomnienie do Warcrafta 2 jest takie, że jako dziecko generalnie to jest, była jedyna rzecz dla mnie, która była ważna wtedy, mając te 7-8 lat, nawet po złamaniu. You know, the difference between StarCraft and Warcraft is Warcraft has a better storyline. If you compare the gameplay, I think StarCraft is like double of what a Warcraft strategy game can offer you. Najbardziej ukochaną rzeczą w grach Blizzarda dla mnie było nie sama grywalność, nie sama mechanika, tylko to, że jak się klikało daną jednostkę, postać, to za każdym razem wydawała ona inny dźwięk, gdzie potrafiła później być już zdenerwowana i, nie wiem, beknąć ci, napierdzieć, albo opowiedzieć historię życiową, w zależności od tego, jaka to była rasa i co chcieli twórcy. My tummy feels funny. The sound effects and everything is so significant in this game that in order to hear it, I just deliberately tried to press, you know, let's say more zealots to hear, you must construct additional pylons. You must construct additional pylons. You must construct. Mam takie wspomnienie związane ze StarCraftem, które w pewnym sensie potwierdziło moją obsesję na punkcie tej gry. Jak się kładłem do łóżka po całej, na przykład, nocy grania. Leżąc w łóżku z zamkniętymi oczami, myślałem o strategii i pamiętam, że ręką po prostu jeździłem po łóżku, po materacu i klikałem, bo sobie wyobrażałem, co zrobię jutro, jak będę grał z bratem. Do tego stopnia mnie wkręciła ta gra, że już nawet nie grając w nią, w myślach w nią grałem cały czas. To jest takie moje wspomnienie. Bardzo miło wspominam tamten czas, bo to oznaczało siedzenie po nocach i też no, takie interakcje jednak rodzinnej. Chyba taką ostatnią, najbliższą sytuacją jest de facto to miejsce, bo tutaj ze znajomymi przyjeżdżamy, instalujemy konsolę i gramy obok siebie. To jest ta faktycznie ludzka interakcja, utrudniona trochę, no bo siedzimy na słuchawkach i często wymaga to przekrzykiwania się, ale jest to chyba najbliższe odwołanie tego, do czego, co mogę przybliżyć z tego początku lat 2000, kiedy faktycznie te LANy funkcjonowały. No, back then not many people could afford their private computer. You know, in my class there were 75 people, and I remember only one guy had his own computer at home. And then, you know, what we could do is we just spend some small money. We went to the internet cafe and spent, you know, whole afternoon, a whole night there. Przypominam sobie historię naszego bliskiego znajomego, a także mojego ucznia. Znałam jego tatę prywatnie, znam, jest to mój przyjaciel, który stwierdził, że po nakryciu syna na
nadmiernym graniu w sensie czasowym, stwierdził, że pozbawia go klawiatury, a w dużym zaufaniu jego syn, a mój uczeń, powiedział, że on taką klawiaturę sobie kupił z kieszonkowego od dziadków, a w dodatku wytresował psa, sadzał go na parapecie i wiedząc, o której wraca jego tata z pracy, pies dawał mu znak, kiedy tata parkował samochód. Klawiatura oczywiście i cały sprzęt był chowany i wszyscy byli pozornie zadowoleni. Na PC-cie najczęściej grałem w Colina McRae, bo już wtedy zacząłem się interesować samochodami. Miałem wtedy jedynie wersję demo. Wersja demo polegała na tym, że jest to bardzo okrojona wersja, żeby tylko zarazić gracza daną grą i żeby zachęcić do kupna. Więc była ograniczona liczba tras, chyba tylko jeden samochód, jego kultowy Ford Focus. No i tak jeździłem w kółko, ale biłem czasy i chciałem być jak najszybszy. Także wersja demo jak najbardziej siadła. Wolfenstein to był mój znowu kontakt z ludźmi pracującymi przy instalacji programów biznesowych. I był taki wtedy starszy ode mnie człowiek o prawie 20 lat z Gdańska. I on Wolfensteina przywiózł. Wiesz, to było, nie wiem, tam ileś dyskietek, żeby to zainstalować. Pierwszy PC w czwartej klasie szkoły podstawowej, rok 99, pierwsza gra SimCity 3000. To też moja pierwsza gra, kupiona za własne pieniądze, a było nią Baldur's Gate 2, które serdecznie polecam. Z kafejek to można dużo historii opowiedzieć. Mi zapadła najbardziej w pamięć jedna, mianowicie pewien starszy gość, który bez żadnego skrępowania oglądał pornole. Przeszkadzało mu w ogóle towarzystwo dzieciaków. Graliśmy najczęściej w Quake'a, więc często się kłóciliśmy między sobą, darliśmy mordę. On cicho siedział między nami, nic mu nie przeszkadzało. Widywaliśmy go praktycznie codziennie, więc tak jak kafejki były fajnym przystankiem w naszym młodym życiu, tak jego życie ewidentnie wzbogaciły. Wszystkie produkcje z naszej kapsuły znajdziecie w playlistach poniżej. Dziękujemy Wam za to, że wytrzymaliście do końca odcinka i czekamy na Wasze nostalgiczne historie ze świata gier. Miłego. To był TM Semik, 93 rok i ja z tym zeszytem mam bardzo osobistą historię. Ja wtedy, udając predatora, spadłem z drzewa i miałem szwy zakładane, jak mi kawał drewna został w górnej części ramienia. I po raz pierwszy wtedy zobaczyłem Batmana w czymś takim jak zbroja.